Witam, TVH193, to jest kolejny odcinek Fortress Crafta Frozen Factory, więc ostatnio skończyliśmy na tym, że zrobiliśmy Trencher Drill i teraz i tak mamy problem z tym, żeby właśnie posunąć to dalej, bo no skończył się nikiel i pisaliście o wielu sposobach, jakby to byście chcieli, żebym przeniósł, a było dużo różnych, więc jeszcze nie wiem, nie zdecydowałem, co zrobię, ale były tam różne takie rzeczy, typu na przykład, że rurami dociągnął do Frost Caverns, Cold Caverns i wtedy dalej windą i tak dalej, i tak dalej. Użyć Matter Moverów, bo nigdy nie używałem Matter Moverów. Ale teraz jest większy problem, bo nie mamy w ogóle dostępu do niklu. Brakuje nam niklu, więc musimy znaleźć nikiel. Bo bez tego, no, trochę lipa będzie, więc pierwsze co zrobimy, to odszukamy nowe złoże przy blisko tego szybu do właśnie niklu. Ja tu zrobiłem blank orpingi, więc będę mógł przeskanować tutaj miejsce dla niklu. Tylko muszę teraz włączyć w dobrym momencie. Hamujemy! Dobra. Więc teraz jesteśmy tutaj, gdzie wtedy byliśmy i potrzebuję kawałka, troszeczkę tego niklu. Okej. I teraz możemy zrobić sobie coś takiego jak nikiel orping. To nie będzie zużywać energii, co jest bardzo fajne, i tylko będzie pokazywać nikiel. Więc ostatnio, jak tu przeskanowałem tym skanerem, to było dużo różnych małych rozprysków niklowych. A teraz mamy więcej rozprysków. Ten na górze mnie interesuje. O, tu mamy coś. Tu nie, ale tu. Tu jest nikiel, który chyba będę mógł wykorzystać na nowo. A jest. To jest chyba on. Nie jestem pewny. Mil, tak to on, ale to jest mało. Około 700 tysięcy. To mnie nie zadowala. A tu jest nikiel? Tak. No, może być problem. Mogę poszukać tutaj trochę, ale też nie chcę się oddalać zbytnio od windy. Bo będę mnie musiał. Nie chcę robić po prostu nowego szybu. Mogę co najwyżej przenieść te przedmioty, zrobić wagoniki, których nigdy jeszcze nie robiłem, ale niech to będzie złoże takie duże, które no warto aktualnie coś zrobić z nim, bo takie malutkie. Nigdzie nie ma takiego gigantycznego i to jest problem. Tu jest jakieś, ale to pewnie będzie malutkie. Aż sprawdzę. No, 500 000. Oj. Słabo. Nie ma tu w ogóle niklu. Tu jest jakieś. Tam jest może jakieś większe, chociaż nie, też małe. Nie wiedziałem, że będę miał tutaj taki problem ze znalezieniem kolejnego złoża. To jest naprawdę problem. Może tam? To by pasowało. Gdzieś tu? Nic nie ma. Tu nic nie ma. A czekaj. Mamy tu złoże. To i to wygląda na dosyć spore. Więc tam. Hmm.
No, 1 500 000 może być. I tam. Nie. To jest złoże, ok. Na razie będziemy mogli z niego pociągnąć trochę, ale nie za dużo. No lepsze to niż nic. Więc dokopiemy się do niego. Będziemy planowali, jak tutaj to zrobić, ogarnąć. Ja już to zrobię poza odcinkiem. Dobra, więc słuchajcie, teraz tak, sprawa wygląda następująco. Zrobiłem tutaj tunel, jak pewnie widzicie, ciężko nie zobaczyć, który prowadzi on do tamtych rur, co były przy tej windzie. Jest tu ekstraktor, prąd będzie dostarczony tutaj dołem. I nie będzie tutaj zbytnio problemów. I tutaj będzie postawiony rail. Jak to się mówiło? No wiecie, wagonik będzie jeździł. Znaczy parę wagoników. Bo rura nie będzie na tyle chyba szybka. Musiałbym zrobić takie 4 ciągi rur, żeby to ogarnąć. A aktualnie nie jestem w stanie zrobić dużo rur, bo nie mam niklu. A nikiel jest potrzebny do tego i bez tego ani rusz. Więc po prostu tutaj będzie wagonik jechał. Po tym właśnie tutaj... Gdzieś tu jest. Cholerstwo. Jeszcze jest. Gdzie? Gdzieś tu jest. Widzicie? No jak byk, gdzieś tu jest. O, trafiłem. Co? Co? Tak się schował. Dobra. Więc po prostu tutaj mam, będzie wagonik, będą tutaj rury, chociaż to już nie jest potrzebne w ogóle. Nic a nic. Te rury będę musiał wyzbierać. I z wagonika będzie bezpośrednio leciało tutaj. O Jezu. Do tego. Chociaż tutaj trochę jest krzywo. Znaczy nie pasuje trochę ustawienie tej windy. Będę musiał trochę to inaczej ogarnąć. Wagonik będzie prosto do tych hopperów pakował. Robił kolejne kółko i do tych hopperów pakował. I kolejne kółko i do tych hopperów pakował. I jechał z powrotem do surowce. Czyli tu hopperów nie ma, to dobrze. No jakoś tak będzie, nie wiem. Zobaczymy jeszcze, jak to już się zrobi. Jeszcze postawię sobie torcza tutaj, żeby było lepiej widoczne to wszystko. Więc teraz jeszcze energia. Energia leci tu. Mam niebieskie te? Mam 12 aż. Więc ona leci tu. I tu. I tu poleci. I gdzieś tu w lewo musi to polecieć, ale nie jestem pewny gdzie. W lewo musi to polecieć... Tu? Nie do końca, chociaż może być. Aj... Weźmy pod uwagę, że tu będą wagoniki.
One będą blokować, więc tu. O. W tym miejscu. Tak. Jakby. Więc to będzie leciało tu. I tu. W tym miejscu. I trafiony, dobra, super. To będzie kopać. Antimatter drill. Okej. Sprawa teraz hopperów. Czy tutaj będą, wiecie, czy mogę to dłuższe zrobić, czy tylko 6, 5 maksymalnie, czy może być tutaj? Bo jak tu zauważyłem, to... A nie, może być. Dobra, to zrobimy jeszcze tutaj jeden do przodu, żeby było równo. To i torcz. No właśnie, torcz. Okej. Dobra, to jest gotowe. Czemu ty nie kopiesz? Out of storage. No pakuj. Za długo pakuje. Masakrycznie długo pakuje. Dobra, nie szkodzi. Da radę. Małe sprawdzenie kryoplazmy. Jesteśmy tutaj, pamiętacie tam tego bloba, co był? Już widzę tego bloba stąd, więc musimy jak najszybciej już zacząć martwić się. Blob ma początek swój tam i przychodzi nam jakby, nie wiem, skąd on się tu wziął. Jest jakby skalę? On wypływa po prostu jak, nie wiem. To proszę, ja cię tutaj zamknę. Aha, okej. Więc blob jest tutaj. I tutaj. Tylko ten nie spływa, nie wiem czemu. Ta sprawa, a jak to wygląda tu, gdzie to było najgorzej. Początek jest taki sam, czyli wszystko kieruje się w stronę naszego C5. No okej. Ale kieruje się dosyć wolno, bo naprawdę dużo czasu minęło, więc nie ma tutaj zbytnio o co się martwić. Jedynie co, to mnie najbardziej martwi to, że mamy tutaj windę, a jeżeli blob dojdzie do windy, to może ją zalać i winda może przestać działać. I tego bym nie chciał, bo bym musiał... No nie, nie wiem, co bym wtedy zrobił. Nie mam pojęcia, co bym wtedy zrobił. 234 metry, super. Daję sobie to radę bez problemu. Nie ma nawet co dawać rady sobie. Ale już ładnie to wygląda. Wow. Wow. Pięknie. Dobra. No dobra, to idziemy na górę, damy tu trochę energii, żeby tu winda zjechała po mnie, bo ja... No cóż. I do góry! Po te wagoniki. Więc teraz sprawa wagoniku wygląda tak. Minecart Depot mamy tutaj. Jest takim początkiem, gdzie mogę postawić te karty, żeby po prostu działało to, nie? Unload Station to... Z minecartów bierze do hopperów. Load station na odwrót, a base minecart to minecart. Tego nie zmienicie. Więc copper housing potrzebujemy. Nawet nie wiem ile, zrobię sobie dwa. Chociaż więcej będę musiał mieć. Więc potrzebuję copper plate'ów. No ale dobra, najpierw minecart depot. Tiny plate wymagany i primary PCB. I tego musimy mieć więcej. Tak samo i tego, tinowe PCB potrzebujemy.
tinowe PCB są tutaj. Znaczy tutaj nie są PCB, dopiero będą tinowe PCB. Tin wire nie potrzebuję, bo ja tutaj złoto robiłem, ale... chyba nic nie będę tu potrzebował. No dobra. Aha, i pisaliście, że Hive Mind i ten resin nie może uszkodzić mi moich rzeczy. Czyli teoretycznie mogę go wykarmić dosyć sporo, żeby... Wiecie, bo... Tutaj powinny te belty, one zajmują cały blok, więc nie powinno być problemu, mogłyby zostać trochę pochłonięte. Ale i tak się boję. O, resin. I tak się trochę boję, cykam i w ogóle. No ale dobra. Jakoś to będzie. Potrzebuję copper plate'y? Chyba. Chyba. Może. Więc tak, unload, station load, minecart, servomotor i nickel plate'y. Ja mam to tutaj. Nickel plate'y. A, włożę jeszcze ten. Włożę jeszcze molybdenum. Bo już tu pewnie nie działa. A, ja mam 49 molybdenum. Jej, nadal chromium nie mam, ale to się zmieni. Serwomotory i nickel plate, więcej nickel plate'ów. O ja pierdzielę. Serwomotory mam tutaj. Organic rock mam tutaj. I tyle. Nie mam chyba więcej nic. Więc tak, bierzemy minecart razy dwa. Na razie dwa minecarty, potem zobaczymy. Load station musi być 6. Crafting. I potrzebuję więcej czego chcesz, Arturze? Potrzebuję więcej. Tin primary PCB. Ale i tak nikl. Ale ja. A czekaj, ja niklu nie mam. Chociaż trochę tam niklu jest, więc. Zrobimy nickel plate od razu i jeszcze musimy mieć. Trochę tego. Tak? Więc 5, 6 i tutaj 2, 3, 4, 5, 6. I gdzie są te moje zaawansowane rzeczy, co? Nie odkryłem ich? A może po prostu mam je, ale wiecie. Tu są pewnie. Tu są matter movery. O. Co to jest? Aha. Track, straight, corner, slope, turbo rail, buffer. Będzie potrzebny? Tak. Full gate. Niech pomyślę. Może fast minecart drugie? Nie. Bulk minecraft. Fast minecraft, ten fajny jest. Ale dobra, na razie. Empty gate, niech pomyślę. Dobra, empty gate będzie potrzebny i full gate też będzie potrzebny. Dobra, więc teraz musimy więcej zrobić. Straight. Crafting. Nie wiem, ile będę potrzebował tego. Corner. Slopów nie potrzebuję. Turbo rail. Zobaczymy. Na razie zrobię. A, miejsce nie mam. Na razie zrobię, ale nie obiecuję, że będę tego używał. Charge PCB, a jeszcze zobaczymy tutaj. Buffer. Crafting. Oczywiście. I full gate. Oczywiście. I empty gate jeszcze, czyli buffer. Empty gate. Chyba wszystko. Jakoś tak mi się wydaje. Crafting.
Turbo Rail. Drogie to. Dobra. Idziemy na dół. Tam, wiecie. Gdzie byliśmy. Okej, okay, czas na trochę zabawy teraz z tymi. Ja zrobiłem tu ładny porządek, więc musimy straight track pociągnąć oczywiście do naszego tutaj miejsca. I teraz zobaczę. Tu musimy użyć corner. W ten sposób. Straight i jeszcze więcej tu. O. I oczywiście zabraknie mi straightów. Jak, że to miło. I teraz tak, buffery będę musiał użyć w tamtym miejscu. Będzie full, empty. Jeszcze pomyślimy. I ja za chwilę wytłumaczę wam, na jakiej zasadzie to działa. Tutaj empty będzie. I tu jest strzałka czerwona, ona musi być tu. Tak. Okej, okay, więc ja muszę teraz tutaj jeszcze porobić. Właśnie, jak ja tu zrobię tego, no to tak nie zadziała. Musiał tutaj zrobić trochę inaczej. Tu będzie tak. No jeszcze pomyślimy. Muszę jeszcze iść po więcej tego. Straightów, tracków. Dobra, wróciłem już. Jesteśmy załadowani trackami. I teraz ja się zastanawiam, jak to będzie, ale mam nadzieję, że będzie to dobrze. Więc tu będzie kolejny corner i tutaj będzie kolejny ten i już tam do końca prosto. Pociągniemy to. I teraz tutaj będzie buffer. Jest to. I teraz minecart full gate, empty gate, czyli jeżeli ustawimy strzałkę na czerwono empty, jest czerwona strzałka, to track pojedzie, znaczy wagonik pojedzie tylko jeżeli będzie pusty. Jeżeli będzie na odwrót, że to będzie zielona strzałka, to może zawsze jechać, ale pojedzie stąd dopiero kiedy będzie pusty. Czyli chcemy tak postawić to, że nie ruszy się stąd, dopóki nie będzie... A czekaj, to jest ładowanie. To tak, że tu będzie tylko pusty, chociaż czekaj, tutaj nie jest to potrzebne zbytnio. Mamy buffer. To jest buffer, który po prostu odwraca wagonik o 180 stopni. Czy ma jechać w drugą stronę, ale tu empty, tu ma ładować. Więc ładuje, wjeżdża pusty, może wjechać tylko pusty. Ale to możemy zrobić tam całkiem z tyłu. Niby tutaj nie jest potrzebny w ogóle ten buffer. Au, czekaj, full gate użyjemy tu. Czyli ruszy się, jeżeli będzie pełny. Może będziemy pojechać tutaj. A tu zrobimy buffer. No i load station. O, nie gadaj. Dobra. Tego możemy sobie darować. Full. Ok. Tak jest dobrze, więc mamy buffer, jest tu do ładowania, jest buffer i powinny te wagoniki tutaj, wiecie, dopóki nie będą pełne, one się stąd nie ruszą, to dobrze i wtedy one jadą tutaj, jadą sobie dalej tutaj i jadą tutaj, są pełne, załóżmy, jestem pełny i jadę sobie tutaj wagonikiem, jestem wagonikiem, jadę sobie, no i zaczynam tutaj jechać i koniec. No i teraz tak. Ja bym chciał, żeby tu jechało
I tutaj będą unload station. Jadę dalej. O. I kolejne unload station. To moje wszystkie, jakie mam. No i tutaj jeszcze powinno być unload station, a nie mam. No i teraz tak, odbijam się. Nie mam buffera? Miałem dwa chyba. No nieważne. Może być. Teraz tak, jadę z powrotem i nie chcę puścić, dopóki jest pusty, czyli empty w tą stronę. Okej. Zobaczmy, czy to zadziała. Please wait processing. No ja mam wagoniki. Ja mam wagonik. A hopper. Hopper, hopper, hopper. Jeden, drugi, trzeci. O, achievement. Czwarty, piąty. Zrobiłem więcej tych wagoników. Okej. Gdzie wagonik? On ruszył? No tak. Jedź tam. No. Nie. No jedź! Musisz mi to robić? Jedź! No i tutaj nie jedzie już. Co jest nie tak? Czemu to? What? Czy to jest odwrotnie? Tu jest dobrze. Co, jak to się postawiło? What? Nie mam pojęcia, jak to się postawiło. Dziwnie dosyć. O, jakby do góry nogami, czy co? To jest do góry nogami? Już wiem czemu. Dobra, mój błąd. Nie działa. Aha. Musimy to ręcznie stawiać. No cóż. Okej, wszystko postawione jest. Teraz powinno działać. Więc wkładamy jeszcze raz nasze minecarty. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Więc on jedzie sobie. Dosyć wolno. Można ulepszyć później, lepsze dać. O, może po mnie jechać, dobra. Jedzie drugi. Ale są naprawdę wolne. Aż zobaczy turbo. A, przyspieszył. Super. Jaki dźwięk. Wybaczcie, jakoś mnie tak to wzięło. No. Teraz tu przejmiemy. Pakuj, pakuj, pakuj.
Jedzie kolejny. Oh yeah. Tutaj zawraca. Jeżeli jest pełny, to pojedzie dalej. Jest pełny, pojechał dalej, papa. Tu zawraca. Jeżeli jest pełny, jedzie dalej. Super. Ten jest też pełny, bo już nie pakuje. Wszystko działa, mega. Trzeba przyspieszyć te minecarty turbo, turbo dać im. Dobra. Nie pokażę teraz buffera jak działa, bo wszystkie się zapełniają. Ale jak dam turbo. Właśnie, jeszcze nie zrobiłem chyba do końca tego. Muszę zobaczyć jak będzie działać to. Trzeba więcej turbo dać. I więcej minecartów. What? Ty chamie! A dobra, niech będzie. Nikomu nie zawadzasz. O, zapomniałem. Szybko, napraw to. Będzie zong. Dobra, tu jadą. Tu jadą, tu jadą. Nie wiem, czy tu buffer musi być. Lepiej by było, gdyby był. A nie mam go przy sobie. Ojej. To się wykoleją po prostu może. No ja pierdzielę, ile tego tam jest? O, pakuję. Super. Nie ma buffera. Tak nie może być. No ba. Buffer musi być. Bez buffera to nie, nie ten. Dobra, więc skończymy tutaj robić to. Czyli hop. I hop. I tu będzie buffer. Tu będzie buffer. Hop. Tu będzie kolejny load station. Unload station. Raz, dwa, trzy. Dorobiłem trochę więcej wagoników. Tak swoją drogą. No i wszystko wygląda cacy. Aha, jeszcze zrobiłem więcej to turbo. Więc tu jak wychodzi, niech będzie turbo. Ciekawe czy się stakuje turbo. Trzy razy. Jedzie sobie tam dalej. Zobaczymy czy w ogóle się stakuje. No i tu na końcu. Jak będzie jechało. W tą stronę. To też damy turbo. Jej! No i możemy chyba tutaj załadować te minecarty. Zobaczmy, mam 8 ich, zrobię chyba 3. O, 2. Nie, mam 9, dobra. Ale na razie ten buffer wywalę. Postawię minecart depot. Może być. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Zobaczmy te turbo jak przy ten przytegują. Czy się stakują, czy nie. Nie mam pojęcia. Może? Może nie? Fajne. Fajne są. Okej, więc teraz skończyłem całkowicie robić ten system. Jest już on skończony. Jest buffer, wszystko działa. Cacy jak powinno. No i ten buffer. Jest pusty, jedzie. Jak nie będzie pusty, to się odbije i pojedzie na przykład gdzie indziej dać. Więcej minecartów mogę dodać. To zawsze coś tam da. Ale
głównie to, co jest. No, zobaczymy, aż winda ruszy. Najbardziej mnie to interesuje tam. No i te turbo chyba się nie stakują, więc będę musiał je trochę no, inaczej rozmieścić. No co wy tak latacie tutaj? What the fuck? Ty, no gdzie on zniknął? No mnie zabije za chwilę tutaj. Biegnij, 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 biegnij. What? Stał się jednością ze ścianą. Okej. Zobaczmy tu. Tu jest tyle tych surowców. One za wolno idą. Czy można by było to jeszcze jakoś ulepszyć? Oprócz zmiany wagoników na lepsze. To ma ile storage'a? 25 czy 50 w końcu? Chyba 25. A to jest mega mało. Dobra. Na razie skończymy robienie wagoników. Ja tu mam jakąś... No nie wiem, co się z nimi dzieje, ale ich jest tu od cholery dużo. Wip, wip. Wip. Ale twardy. Dobra, organic rock będę miał chociaż, bo potrzebuję na wagoniki, tak czy siak. No ale te wagoniki są za słabe. Muszę ich więcej, wagoników więcej, dużo więcej, milion wagoników dać. Naprawdę. Im więcej wagoników, tym lepiej. Ja. Nadal mnie ciekawi, gdzie się tamten podział. No to sobie nie radzi. Zdecydowanie sobie te wagoniki nie radzą. Dobra. Tak więc w tym miejscu skończymy. W tym odcinku pokazałem wam wagoniki. Więc możecie wziąć wagoniki pod uwagę. Tam wiecie, kontynuuję ten pytanie, co było na poprzednim odcinku. Jakbyście chcieli, żebym Mylobedum i Chromium przenosił do góry. Teraz możecie jeszcze wspomnieć o wagonikach, które... Zobaczmy w ogóle, czy one są wertykalne też? Które są tak samo wertykalne i można nimi do góry dawać. Więc macie kolejną tutaj opcję. Tak więc w następnym odcinku zajmiemy się Chromium i Molybdenum. I może już maszyny jakieś te. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa pa!